Witam i zapraszam na samouczek dotyczący montażu filmów w programie Lightworks, który jest jednym z profesjonalnych tego typu programów. I co ważne, jest bezpłatny. W tym tutorialu pokażę podstawy montażu. Są to takie edycje, efekty, które najczęściej używam w projektach dotyczących tutoriali czy czytania, ale rady te też przydatne będą do innych projektów wymagających montażu filmu z dźwiękiem czyli w jaki sposób utworzyć nowy projekt, jak dodawać poszczególne pliki. Wideo, dźwiękowe obrazy do ścieżki filmowej, następnie edycja, wycinanie fragmentów, dodawanie przejść, przyspieszanie filmu, dodawanie zmrożonej klatki, dodawanie obrazów na filmie, na przykład strzałki albo zakreślenia, oraz zapisywanie na potrzeby serwisu YouTube. Jeszcze jedna uwaga. Jeśli pierwszy raz używacie programu Lightworks, pamiętajcie o tym, że po ściągnięciu go ze strony producenta, czyli tej, na której jesteśmy, powinniście jeszcze zarejestrować się na tej stronie. Po to, by móc się zalogować do programu, oraz kolejna rzecz. Pamiętajcie o potwierdzeniu rejestracji przez e-mail. Ważne jest też to, że jeżeli przez 7 dni nie logujecie się do programu, to musicie odnowić licencję, czyli po prostu się zalogować. Jeśli nie wyskakuje Wam okienko z logowaniem, klikacie na. Kółko zębate w prawym górnym rogu ekranu powitalnego, a następnie wybieracie opcję Aktywuj licencję z menu rozwijanego i logujecie się przy użyciu tej samej nazwy użytkownika oraz hasła, które podawaliście przy rejestracji. I jeszcze jedna uwaga. Jeśli chcecie wykorzystywać program do celów komercyjnych, pamiętajcie, by zgodnie z licencją w ostatnich 20 sekundach filmu dodać logo Lightworksa. Które jest do pobrania na stronie programu? Już pokazuję gdzie. Tu w dokumentacji mamy taki logopak, który pobieramy, rozpakowujemy i możemy dodać takie logo do filmu. Pokażę też podczas tutorialu, jak to zrobić. Dobrze, koniec tej przydługiej teorii. Przechodzimy do sporządzenia nowego projektu. Więc klikamy tutaj w Create a New Project. Tu dodajemy nazwę projektu, a następnie wybieramy ile klatek na sekundę będzie miał nasz projekt. Ja tu wybieram Mixed Rates, czyli mieszane klatki. Jest to dość bezpieczny wybór. Moje filmy zgrane z aparatu mają zazwyczaj 30 klatek, ale będę też używać filmów pobranych z Pixabay, które mają 25 klatek, więc wybór mieszanych klatek będzie bezpieczniejszy. Uwaga, nie wybierajcie większej ilości klatek, jeżeli Wasze filmy mają niższą ilość. Na przykład przy 24 nie wybierajcie 30 w programie, ponieważ może być problem z zapisaniem, czyli wyeksportowaniem projektu. Lepiej wówczas wybrać 24 lub Mixed. Otwiera nam się program i teraz wybieramy pliki, z którymi będziemy pracować, czyli klikamy w Local Files. Na początek wybiorę intro, klikam dwa razy na nazwie, ukazuje nam się napis Imported. Klikam na niego i plik jest już wybrany. Teraz dodaję filmy dokładnie tak samo, czyli wybieram plik, klikam Imported i to samo z plikiem dźwiękowym. Jeśli nagrywam narrację do filmu, dźwięk dodaję osobno, nie bezpośrednio z filmu, ponieważ wcześniej edytuję ją w programie Audacity, dzięki czemu jest lepszej jakości niż dźwięk bezpośrednio z filmu. Wszystkie wybrane pliki gromadzą się w projekt Contents i stąd dodaję je do projektu, po prostu przeciągając ją. Przechodzę do Edit i zacznę od intro i slajdu tytułowego. Przeciągam je na oś czasu oznaczoną V1 i to oś przeznaczona do obróbki wideo. Natomiast litera A oznacza audio, czyli tutaj dodaję dźwięk. Teraz, jak widać, muszę zmniejszyć ten slajd, ponieważ inaczej wyświetlałby się przez minutę, a to jest zdecydowanie za długo. Powiększę oś tym przyciskiem i pomniejszę slajd, przeciągając go na osi. Wydaje mi się, że kilka sekund wyświetlania slajdu wystarczy. Teraz na oś dodaję filmy, jeden po drugim. Przy filmach, jak zauważyliście, dodaje mi się od razu przypisana do filmu ścieżka Audio. Ponieważ akurat przy tym filmie jej nie potrzebuję, klikając tutaj blokuję ścieżką wideo, żeby mi się nie usunęła, a następnie prawym przyciskiem myszy klikam na ścieżce dźwiękowej i wchodzę w Tracks, a następnie Delete. I zobaczcie, co się stało. Usunęły mi się wszystkie ścieżki, nie o to mi chodziło, ale to też jest jeden ze sposobów usuwania. Natomiast, jeżeli chcemy usunąć tylko ścieżkę z tego filmu, to kursor powinien być na tej ścieżce i znowu klikamy prawym przyciskiem na tej ścieżce, a następnie dajemy Delete, czyli usuń. No i tutaj został nam tylko film, natomiast inne ścieżki się nie usunęły. Teraz dodam właściwą ścieżkę dźwiękową. Tu ważne jest, by kursor umieścić w miejscu, w którym chcemy, żeby ścieżka dźwiękowa się rozpoczynała. I jeszcze jedna uwaga. Jeśli odsłuchalibyśmy teraz tę narrację, okazałoby się, że słyszycie ją tylko w jednej słuchawce. Dzieje się tak, ponieważ nagrana jest w formie mono. Aby była słyszalna w obu słuchawkach, kursor powinien się znaleźć na samym początku nagrania. Ścieżki wideo powinny być zablokowane. I teraz klikam prawym przyciskiem na ścieżce audio, następnie. Daję Tracks i Ungroup. Bieram ścieżkę. Teraz wybieram klawisze Alt-K i druga ścieżka się pojawia. Jest zsynchronizowana, mamy teraz dźwięk w stereo. Teraz znów klikamy w Tracks i grupujemy ścieżki. Oczywiście można to też zrobić w Audacity, ale gdyby ktoś zapomniał, to jest też na to sposób. Dodałam już większość plików, więc nie potrzebuję tych wszystkich okien. Zmniejszam je, by po prostu mieć miejsce na okno filmu, na podgląd. Teraz przejdziemy do usuwania i wycinania fragmentów nagrania. Być może chcę usunąć fragment nagrania tutaj. Jeśli chcę usunąć tylko ścieżkę wideo, muszę zablokować audio, żeby jej nie zniszczyć. Teraz klikam kursorem na miejsce, od którego chcę zacząć. Następnie używam tego pierwszego markera, który mi się tutaj ukazuje, i przesuwam kursor w miejsce, gdzie chcę zakończyć nagranie. Następnie klikam w ten przycisk z dwoma strzałeczkami. I teraz zobaczmy: ta część nagrania jest usunięta. Jednocześnie przesunęła się nagranie troszeczkę automatycznie w lewo, więc nie ma tutaj żadnej dziury. Troszeczkę inaczej postępuję, jeżeli chcę wyciąć część nagrania, by wstawić coś innego, na przykład film albo jakiś obraz. Początek jest taki sam. Daję kursor i marker na początku przecięcia, ale w miejscu, w którym chcę zakończyć, dodaję drugi marker i klikam na tę ikonkę z jedną strzałką. Nagranie mi się teraz nie przesunęło i w to miejsce mogę dodać coś innego. W tym celu dodam nową ścieżkę wideo, czyli klikam prawym przyciskiem na Al, a następnie na Trax, czyli ścieżki, i tu mam możliwość dodania ścieżki wideo, audio bądź też multiple. Wybieram wideo i tutaj mi się ta ścieżka właśnie dodała. Teraz mogę tu przesunąć albo film, albo obraz. Muszę go pomniejszyć. Akurat, ja mam tutaj obraz, mogę to zrobić albo przesuwając, albo wycinając go. Teraz ten obraz można wsunąć na ścieżkę, zresztą nagrania, żeby nie było już żadnej dziury. I zobaczmy. Te dodatkowe ścieżki można teraz usunąć, jeżeli z nich nie korzystamy. Znów klikamy prawy przycisk myszy, a następnie Tracks i Delete. Teraz wybieram ścieżkę, którą chcę usunąć, i usuwam. I dokładnie to samo robię ze ścieżką wideo, której nie potrzebuję. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Niestety, te przejścia tutaj nie są płynne, po prostu filmy następują jeden po drugim, nie ma tutaj żadnego takiego płynnego przejścia, dlatego dodamy teraz przejścia do tego filmu, dzięki czemu będzie to wyglądało o wiele lepiej. Zobaczcie, tutaj na górze mamy efekty wideo i audio, a my klikamy na właśnie na efekty wideo, czyli na VFX i przechodzimy do efektów wideo. Mamy tutaj szereg różnych efektów, na przykład można rozjaśnić film, można Zmniejszyć kontrast, zmienić kolory, tak. Natomiast przejścia znajdziemy klikając tutaj na górze na plusik, a następnie klikamy w Mix. Moim ulubionym przejściem jest Dissolve, i teraz przeciągam je w miejsce pomiędzy zdjęciem a filmem. Zobaczmy. Jest to takie łagodne przejście. Jedna uwaga. Może się czasem zdarzyć, że efekt ten nie będzie chciał się dodać pomiędzy dwa pliki. Wtedy możemy spróbować przesunąć go na jeden albo drugi obiekt i wówczas ten obiekt będzie bardziej wyeksponowany. I teraz zobaczmy. Czasem też można wyciąć po jednej klatce z jednego pliku, po jednej klatce z drugiego pliku i wtedy łatwiej dodać ten efekt. Są tu jeszcze też inne przejścia w formie przesunięć. Dodawanie ich działa dokładnie tak samo jak Dissolve, więc w wolnej chwili możecie sprawdzić, czy Wam one odpowiadają. A teraz przechodzimy dalej. Wracamy teraz do edycji i chciałabym teraz pokazać, jak przyspieszyć film. W tym celu przede wszystkim musimy wydzielić sobie fragment filmu, żeby nie przyspieszyć całego filmu. Znajdę miejsce, w którym chcę to zrobić. Przenoszę kursor i klikam w strzałeczki, przecinając w ten sposób film na dwie części. Teraz szukam miejsca, w którym chcę zakończyć przyspieszanie, i to miejsce również tnę. No i teraz mam taki wydzielony kawałek. W tym momencie prawym przyciskiem myszy klikam na filmie. Ważne jest, żeby zablokować też ścieżkę audio, żeby nam się nie przyspieszyła równocześnie klikam prawym przyciskiem myszy ukazuje mi się menu teraz klikam na speed czyli szybkość i wybieram szybkość i tutaj tak 120 jeżeli chcę tylko troszeczkę przyspieszyć 150 nieco bardziej a na przykład szybkość 200 będzie już porządnie widoczna wybieram 150 potwierdzam enterem i wybieram jeszcze tutaj resize czyli rozmiar jeżeli wybierzemy resize film nam się również skróci Potwierdzam. Do it i mamy teraz przyspieszony fragment. Widać, że zmienił się rozmiar, prawda? Zobaczmy. No, widać, że troszeczkę jest przyspieszony. To jest takie bardziej naturalne przyspieszenie. Teraz chciałabym pokazać z kolei, jak zrobić zmrożoną klatkę, czyli. Czasem jest tak, że tekst nie jest synchronizowany z filmem. Wówczas możemy zatrzymać film na jednym miejscu, w ten sposób go wydłużając. Akurat w wypadku czytania tekstu jest to bardzo przydatny efekt, ponieważ mamy tutaj stabilny obraz. Natomiast jeżeli byście to zrobili na obrazie, który jest w ruchu, to on by się powtarzał po prostu. Wyszukuję takie miejsce, na przykład chwileczkę, o, w tym miejscu jest przejście niżej, prawda? A narracja jeszcze się nie skończyła. I teraz zobaczmy. Tylko ze względu na doskonałe wyniki w nauce i wstawie nauczycieli uniknęła kary. No niestety, dziewczętom w tych czasach nie wolno było studiować. Wybieram więc miejsce, gdzie nie ma żadnego ruchu. Przenoszę kursor w takie miejsce i klikam na strzałeczki, żeby je przyciąć. Przenoszę Znów kursor tuż obok i znowu przecinam. Teraz przenoszę kursor na zrobiony w ten sposób fragmencik, i znowu klikam prawym przyciskiem myszy. Wybieram speed, ale tym razem daję 0 jako szybkość, i jako metodę mam keep current frame i potwierdzam do it. Teraz przeciągam ten fragment do miejsca, w którym chcę. By skończyła się zamrożona klatka, i zobaczmy, jak to wygląda. I wstawieniem nauczycieli uniknęła kary. No niestety. Widzą, że jeszcze dalej trochę tutaj trzeba przeciągnąć. I teraz zobaczmy. uniknęła kary. No niestety dziewczętom w tych czasach nie wolno było studiować. Jak widać mamy dzięki temu więcej miejsca na narrację i możemy po prostu to wszystko bardziej synchronizować. Kolejna edycja to dodawanie zdjęcia lub obrazka, ale nie na całość ekranu, tylko w którymś miejscu ekranu. W ten sposób możemy dodać na przykład logo Lightworksa. Natomiast przy tutorialach w ten sam sposób możemy dodać na przykład strzałkę, coś wskazującą, lub zakreślenie jakiegoś obszaru albo też inny obraz czy też zdjęcie. Jedna uwaga, pamiętajcie o tym, że jeżeli nie jest to zdjęcie, a strzałka czy logo, to powinna mieć przezroczyste tło, czyli być w formacie png. Najpierw wybieramy od którego momentu ten obrazek ma się ukazywać i zaznaczamy to miejsce. Markerami, kursor przesuwamy w to miejsce, właśnie, i teraz wchodzimy w efekty filmowe, tutaj klikamy w plusik i wybieramy K, a następnie image, K. Po czym tutaj w tym miejscu wybieramy obrazek z komputera? Mam go już tutaj na ekranie. Teraz możemy go przenieść. Natomiast tutaj, poprzez taki suwak skal master, możemy powiększyć bądź też zmniejszyć ten obrazek. No i zobaczcie teraz jak to działa. O i cały efekt. Przejdźmy teraz powrotem do edycji. I teraz tak, jeżeli kończymy naszą edycję tak jak my teraz, to problem może stanowić koniec naszego nagrania. Często się zdarza, że tutaj na końcu mamy taki pusty obszar. No i właśnie, co zrobić, aby się go pozbyć? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, aby wszystkie ścieżki były odblokowane. I teraz znów używamy markerów, czyli ustawiamy kursor na końcu naszego nagrania, dodajemy tutaj marker początkowy, następnie klikamy tutaj kilka razy, i w ten sposób kursor nam się przemieszcza na sam koniec. I teraz klikamy na strzałeczki. W ten sposób już mogliśmy to nagranie zakończyć, tak. I takie nagranie zakończone możemy wyeksportować do takiego formatu, który możemy użyć albo na YouTube, albo na Vimeo. Ja pokażę, jak to zrobić w wypadku YouTube'a. Pamiętajcie, że wszystkie ścieżki muszą być w tym momencie odblokowane, bo inaczej jedna ścieżka po prostu nam się nie zapisze. Więc klikam prawym przyciskiem na filmie i wybieram eksport. Tu są dwie opcje. Wybieram, właśnie YouTube, i możemy, właśnie w tym miejscu, wybrać liczbę klatek na sekundę, czyli jakość tego filmu. Pamiętajcie, że nie możecie tutaj dać więcej klatek niż mieliście na nagranym filmie. Tu natomiast wybieramy rozmiar filmu. U mnie będzie to 720. Dodajemy nazwę filmu. Wybieramy jeszcze folder na naszym komputerze, w którym chcemy, aby nasz film był zapisany. No i jak już to wszystko mamy, klikamy na start. Eksportowanie, czyli zapisywanie filmu, trwa w zależności od jego długości i od mocy naszego komputera. U mnie przy 15-minutowych filmach to jest około 7 minut, przy króciutkich, tak jak ten, około minuty, może troszeczkę więcej. Więc nie będę czekać na zakończenie, ponieważ to już koniec tego tutorialu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.